Mistrzostwach Europy w Austrii, w Grazu, bez większych osiągnięć. Tymczasem w Katowicach stanął na pod. Oglądamy Pawła Brzuskę w układzie dowolnym. Jest to układ, w trakcie którego każdy zawodnik prezentuje to, co ma najlepsze. A więc demonstruje najlepsze umięśnienie, pokazuje całą swoją sylwetkę. To wszystko oceniają sędziowie. Czas układu dowolnego 60 sekund. Sędziowie patrzą nie tylko na szczegóły, na pewne partie mięśniowe, ale także oceniają całą sylwetkę, estetykę, elegancję ruchów, choreografię. Zakończył się więc występ naszego reprezentanta w układzie dowolnym, a to, proszę Państwa, tak zwane porównanie. Cała szóstka finalistów staje przed dziewiątką arbitrów. Muszą wykonać 9 puz obowiązkowych. Każda z tych puz ma uwypuklić inne partie mięśniowe. W tej chwili zawodnicy pokazują mięśnie brzucha. Widzą Państwo, jak nasz kulturysta prezentuje się na tle swoich rywali. Tutaj faworytem absolutnym był w tej kategorii wagowej Egipcjanin El Shahad Marbruk, ten w żółtych spodenkach, i on został mistrzem świata. Na drugim miejscu uplasował się Johnny Schemberger ze Stanów Zjednoczonych, a Paweł Brzuska zdobył brązowy medal. Jest to największy sukces naszego kulturysty. Wyprzedził wyżej notowanych zawodników, jak chociażby Brazylijczyka Rodrigueza dos Santos, brązowego medalistę z ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, czy Francuza Patricka Linke, który był na Mistrzostwach Świata w Kuala Lumpur w ubiegłym roku na 6. miejscu. W klubie RAI w Łodzi. Czy spodziewa się Pan dalszych sukcesów? Moim trenerem jest aktualnie Paweł Fileborn i on przewiduje, że będę miał większe sukcesy niż ten dzisiejszy. Proszę Pana, jak to się dzieje, że Pan robi tak duże postępy i tak szybko? Z dnia na dzień właściwie Pan się rozwija. Na Mistrzostwach Europy w tym roku w Graz nie odegrał Pan poważniejszej roli, a tu na Mistrzostwach Świata zajął Pan miejsce na podium. Do Gracu nie byłem prowadzony przez pana Fileborna, a od tego momentu zostałem podopiecznym pana Fileborna i dużo właśnie jemu zawdzięczam, że dzisiaj miałem medal. Jaką dietę pan stosuje, aby rzeźba pańskich mięśni była tak wyrazista? Przede wszystkim moje jedzenie skupia się na ryżu i piersiach kurczaka, a pożywienie w większości przygotowuję sobie sam. Dziękuję bardzo i serdecznie panu gratulujemy. Dziękuję bardzo. I teraz kategoria do 90 kg. Układ dowolny w wykonaniu naszego faworyta Mirosława Daszkiewicza. Mieszka w Lubinie. Mistrz Europy z 89 roku z Oslo. Wicemistrz Europy z 88 roku w Lizbonie. Na Mistrzostwach Świata dotychczas zajmował 5. i 6. miejsce. Było to w Kuala Lumpur i w Paryżu. A teraz Mirosław Daszkiewicz zademonstrował wspaniałe przygotowanie, bardzo wyrazistą rzeźbę mięśni. Wspaniale ma rozwiniętą klatkę piersiową, bicepsy, cały pas barkowy, mięśnie najszersze grzbietu, dobrze wypracowane nogi. Jego układ dowolny bardzo się podobał, muzyka spokojna. Może nieco słabszą stroną Mirosława Daszkiewicza są mięśnie brzucha, no ale rzadko się zdarza kulturysta, który miałby mięśnie idealnie wypracowane. Mirosław Daszkiewicz miał wielu konkurentów. W tej kategorii wagowej startowało aż 45 zawodników. W finałowej szóstce znaleźli się Brian Joseph, Kanada, wicemistrz świata z ubiegłego roku z Kuala Lumpur, ale w wadze lżejszej do 80 kg. A to najgroźniejszy rywal Mirosława Daszkiewicza do tytułu mistrza świata, reprezentant Trinidadu Tobago Darren Charles, wicemistrz świata z ubiegłego roku, a więc Kuala Lumpur.
Wśród tych, którzy byli w finałowej szóstce, znalazł się także reprezentant Barbadosu Albert Scantlebury, który zdobył na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku trzecie miejsce. Popatrzmy, jaki układ dowolny prezentuje reprezentant Trinidadu i Tobago Darren Charles. Świetne bicepsy, triceps, znakomicie umięśniony brzuch, dobrze wypracowane uda, czterogłowy, dwugłowy, znakomite przygotowanie choreograficzne, baletowe. To podoba się publiczności, chociaż nie wszyscy sędziowie cenią tego rodzaju popisy, jakich jesteśmy świadkami. Potem nastąpiło długotrwające liczenie punktów i po kilku minutach ponad 4000 widzów w hali przekonało się, kto został mistrzem świata. Ale zanim nastąpił ten moment, mieliśmy tak zwaną dogrywkę. Wówczas zawodnicy prezentują się publiczności przy dźwiękach muzyki. Sędziowie nie punktują tych popisów, ale publiczność może poznać największe walory mięśni poszczególnych konkurentów. To Joseph, Kanadyjczyk, który jest nieco za niski. To Scantlebury, brązowy medalista z Barbadosu, ubiegłorocznych mistrzów świata. To Coleman, Amerykanin, Australijczyk z Kioni, także znakomicie umięśniony. I nasz reprezentant Mirosław Daszkiewicz. Kiedy widzą Państwo całą finałową szóstkę, widać wyraźnie, kto z nich jest najlepszy. I rzeczywiście brylowała para Daszkiewicz-Charles. Nie muszę uprzedzać faktów, bowiem rezultaty Państwo znają. To jest właśnie ten moment oczekiwania na werdykt sędziów. Nasz reprezentant został mistrzem świata. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata w kulturystyce. Wicemistrzem, niezbyt szczęśliwy, podobnie jak przed rokiem, Darren Charles z Trinidadu Tobago. A mistrzem nasz zawodnik, który jest bezrobotny, otrzymuje 700 tysięcy zasiłku, zaczął uprawiać kulturystykę, kiedy ukończył służbę wojskową w 21 roku życia. Ważył wówczas 58 kg i postanowił poprawić nieco sylwetkę. Jak poprawił, widzą Państwo, kiedy Mirosław Daszkiewicz staje na najwyższym podium. Znakomita klatka piersiowa, pas barkowy, szeroki, barczysty. Obok niego Ben Wider, prezydent Międzynarodowej Federacji Kulturystycznej, Amerykanin, który cieszy się z sukcesu Polaka. Proszę Państwa, pierwszy w historii kulturystyki w naszym kraju mistrz świata Mirosław Daszkiewicz, który od 7 lat trenuje w Lubinie, ale wcześniej zaczynał Pan w żeganiu. Tak, w żeganiu. Od urodzenia trenowałem do 1984 roku. W 1984 roku przeprowadziłem się do Lubina i do tej pory trenuję, mieszkam. Uprawia Pan kulturystykę od 12 lat? Tak, od 12 lat. Po ukończeniu służby zasadniczej zacząłem trenować kulturystykę już tak stopniowo i od 1985 roku już bardziej zaawansowanie. Jaka jest Pańska dieta, dieta cud, która spowodowała, że ma Pan tak wspaniałą rzeźbę mięśni, że prezentował się Pan tak okazale tutaj w Katowicach i stanął Pan na najwyższym podium? Prawdopodobnie to nie liczyłem na pierwsze miejsce, chociaż spodziewałem się trzeciego najlepszym wypadku. No, starałem się utrzymywać dietę od dłuższego czasu, od 2 miesięcy stopniowo, wyłączając z tego sól, tłuszcze i cukry. I co Pan najchętniej i najczęściej jada? No, moim ulubionym posiłkiem jest kurczak, piersi z kurczaka i ryż.